Cześć, witam Was z powrotem na swoim kanale. Dzisiaj kręcę film o witaminie C. Od ponad 2 miesięcy, niecałych 3 miesięcy, mam przyjemność stosowania najróżniejszych form witaminy C z asortymentu drogerii Pigment i w tym momencie jestem już w stanie Wam całkiem sporo powiedzieć na temat zarówno konsystencji tych najróżniejszych kosmetyków, jak i tego, u osób z jakim typem cery mają większe lub mniejsze szanse się sprawdzić, jak również już po 2 miesiącach o efektach działania niektórych z tych kosmetyków. Dlatego, że niektóre potrzebują zarówno zaledwie miesiąca, żeby widać było takie gołym okiem widoczne rezultaty, natomiast niektóre potrzebują kilku miesięcy, czy nawet do roku czasu, żebyśmy mogli zaobserwować pozytywne skutki ich działania. Zważywszy na to, że próbowałam wszystkich tych kosmetyków wyłącznie na swojej skórze, to myślę, że warto, żebyście wiedzieli, że ja mam cerę mieszaną, ze skłonnością do nadmiernego przytłuszczania się w strefie T, natomiast skłonną do odgładnienia na policzkach. Mam podtyp cery naczynkowy, tak zwany, tak? Czyli mam skórę bardzo bogatą i bardzo płytko unaczynioną i tym samym jest to podtyp skóry wrażliwej. Moja nie jest jakoś tak bardzo wrażliwa, mogę stosować nawet i czyste formy wielu składników aktywnych, które są dostępne w kosmetykach i lekach, tak? Czyli nawet i kwas retinowy, i kwas elaskorbinowy w odpowiedni sposób i w odpowiednich dawkach. Natomiast mimo wszystko jest to cera, która jeśli złoży wiele różnych substancji aktywnych, szczególnie w takich wyższych stężeniach, no to może to bardzo mocno odczuć. W związku z tym w tym sensie jestem w stanie dosyć dobrze ocenić, czy jakiś kosmetyk ma szansę być drażniący u osób, które mają bardziej wrażliwą skórę ode mnie, albo przynajmniej tak samo wrażliwą. Chciałam, żeby ten film był dla Was przede wszystkim takim rodzajem przewodnika po tych wszystkich kosmetykach i chciałam na tyle wyczerpująco Wam o nich opowiedzieć, żeby Wam było łatwiej wybrać jakąś formę kosmetyku z witaminą C z asortymentu The Ordinary oraz z asortymentu Systerme, bo to są główne dwie marki, które miałam możliwość wypróbować, ale pojawi się również parę słów na temat naszej polskiej marki Linia. Zacznę może jednak od najsilniejszej formy witaminy C, tej, która jest najlepiej zbadana i tej, o której wiemy najwięcej aktualnie, dlatego że najwięcej badań naukowych dotyczy właśnie tej formy witaminy C stosowanych w kosmetykach. Mam na myśli tutaj czysty kwas askorbinowy. Jest to forma, którą stosuje się w stężeniu od 10 do 20%. Tak, najczęstsze stężenie, z jakim się spotykamy, to jest 15%, natomiast już powyżej od 10% wzwyż ma bardzo silne działanie takie przeciwstarzeniowe, sprzyja powstawaniu kolagenu w skórze, czyli tego włókna podporowego, które stanowi o jędrności, elastyczności naszej skóry, uszczelnia naczynia krwionośne i działa bardzo wzmacniająco na cery naczynkowe, które są w stanie tolerować kwas elaskorbinowy. Ma też działanie takie przyspieszające, ułatwiające gojenie się drobnych ranek czy strupków. Ma również działanie rozjaśniające na wszelkiego rodzaju przebarwienia, zarówno na takie przebarwienia posłoneczne, jak i również takie, które nie są przebarwieniami per se, natomiast są takim rodzajem, szczególnie u osób ze skórą skłonną do tego, taką często naczynkową, to są takie zaczerwienione miejsca, czy takie zaczerwienione ślady na skórze, gdzie właśnie mamy dużo takich kruchych, rozszerzonych naczynek koniocznych, które zostają po tym, jak już znika jakaś zmiana trądzikowa. To witamina C również i w tym pomaga. Ma również lekkie działanie złuszczające, z racji tego, że jest formą kwasu polihydroksylowego. Nie liczyłabym i nie stosowałam kosmetyku z kwasem askorbinowym w celu złuszczania skóry, natomiast warto o tym wiedzieć, że ma również właśnie takie lekkie działanie złuszczające i coś, co jest bardzo takie typowe dla witaminy C, potrafi niesłychanie, w tej formie szczególnie, potrafi pięknie rozświetlić skórę, nadać jej bardzo dużo takiego zdrowego, naturalnego blasku i w stosunkowo krótkim okresie czasu. Dlatego, że jest to forma witaminy C, której efekty widać już dosłownie po 2 tygodniach regularnego stosowania, a po miesiącu, po 2 miesiącach, po 3 miesiącach zdecydowanie gołym okiem widać właśnie ten efekt takiego przyjemnego napięcia skóry, rozświetlenia, rozjaśnienia jakichkolwiek przebarwień i też takiego wyrównanego kolorytu.
Ja tej formy witaminy C używam w postaci takich ampułek. Tu mam jedną taką napoczętą i tu mam jedną taką jeszcze nienapoczętą z asortymentu marki Sesderma. To jest preparat, który nazywa się Cevit Flash Effect, czyli o działaniu takim natychmiastowym. Może być nawet stosowany z racji tego, że to są takie ampułki na raz albo na dwie, góra trzy aplikacje. Jeśli uwzględnimy również szyję i na przykład tutaj dekolt, to może być to kosmetyk, który możemy zastosować nawet jako taką, nazywam to, maseczkę bankietową, która potrafi przepięknie rozjaśnić skórę i powoduje, że nie musimy jej zmywać, a w dodatku powoduje, że makijaż lepiej wygląda. I osoby, które mają bardzo wyrównane, naturalnie kolory skóry, mogą nawet nie musieć stosować potem podkładu, dlatego że skóra tak pięknie wygląda, bo po nałożeniu tego kosmetyku jest taka rozświetlona i nawilżona. Nie bez przyczyny są one, ta forma witaminy C w asortymencie Sesdermy jest w postaci takich ampułek, ze względu na to, że ta forma witaminy C jest bardzo podatna na utlenianie, dlatego tutaj mamy właśnie ampułki z ciemnego szkła i bardzo szybko ulega tym samym degradacji, tak, i przestaje być skuteczna. Jeśli kupujemy takie duże opakowanie 30 ml, 15 ml jakiegokolwiek kosmetyku, który zawiera kwasel askorbinowy, to może być nam nawet trudno w pełni zużyć całe opakowanie, zanim ono się utleni i nie powinno być stosowane. W związku z tym taka forma gwarantuje nam to, że zużyjemy do końca kosmetyk, na pewno się nie utleni. Jest bardzo wygodna. Dostajemy jeszcze takie plastikowe elementy, dzięki temu możemy taką ampułkę złamać, użyć, a na następne parę dni porcję zabezpieczyć za pomocą takiej nakładki plastikowej z dozownikiem takim w rodzaju nie pipetki, tak, ale takim kroplomierzem i dzięki temu właśnie mamy jeszcze na parę aplikacji i na pewno zachowa produkt świeżość. Jest to kosmetyk, który zawiera 12% kwasu L-askorbinowego, w związku z tym zdecydowanie skuteczne jest to stężenie, które jest zdecydowanie skuteczne. pH musi być w przypadku takich kosmetyków poniżej 4, takie typowe to jest nawet i poniżej pH mniejsze niż 3,5. W związku z tym nie jest to idealny kosmetyk dla osób, które mają niezwykle wrażliwą skórę, dlatego że z racji właśnie tego niskiego pH może powodować takie pieczenie, takie poczucie takich delikatnych igiełek prosto po nałożeniu. Ja mam cerę wrażliwą, ale moja skóra reaguje tylko natychmiast po aplikacji tej formy witaminy C, natomiast już po chwili się uspokaja i w przypadku tych ampułek, na które składają się zaledwie dwa składniki, bo mamy tu tylko glikol propylenowy, który służy jako rozpuszczalnik i jako promotor przenikania kwasu askorbinowego do skóry właściwej, to podrażnienie trwa dosłownie po prostu. Nawet nie nazwałam tego podrażnieniem, od tego zacznijmy, ale to właśnie takie lekkie mrowienie skóry trwa dosłownie tam parę minut i potem znika i nie towarzyszy temu najmniejsze zaczerwienienie. W związku z tym z ogromną przyjemnością korzystam z tych ampułek i tak jak mówię, jest to forma witaminy C, gdzie widzimy prawie że natychmiast efekty. Skóra jest tak przyjemnie rozświetlona, nawilżona. I co dla mnie jest naprawdę bardzo ważne, jest to konsystencja, która się świetnie sprawdza pod makijaż, dlatego że w większości się wchłania. Jakikolwiek taki delikatny film, jaki pozostawia, służy mi jako właściwie taka baza pod makijaż. Na to nakładam już tylko filtry z SPF 50 i mogę nakładać swoje kosmetyki do makijażu, a przy tym nie powoduje u mnie ani przesuszenia skóry, ani nadmiernego przytłuszczenia skóry. I bardzo, bardzo mi się spodobał ten kosmetyk. Jeszcze nigdy nie stosowałam kosmetyków w ampułkach. To jest moja pierwsza styczność z takim kosmetykiem i nie tylko wydaje mi się to bardzo, bardzo sensowne, ale jest też bardzo wygodne, na przykład jak gdzieś jedziemy i potrzebujemy po prostu paru ampułek. A z racji tego, że taka ampułka to chyba 2 ml, czyli całe opakowanie to mamy 10 ml, to jest to też o tyle wygodne, że mamy pewność, że zużyjemy cały swój kosmetyk, zanim się utleni i nie będzie się nadawał do użycia. W związku z tym rewelacja, z przyjemnością używam tego kosmetyku. Sesdermy mam też serum liposomalne, zawierające
etylowaną formę kwasu askorbinowego, czyli ma on te same właściwości co kwas askorbinowy, natomiast troszeczkę więcej czasu musi minąć przy regularnym jego stosowaniu, żebyśmy mogli w pełni nacieszyć się wszystkimi tymi dobroczynnymi efektami stosowania witaminy C na skórę. Natomiast ma tą ogromną zaletę nad kwasem askorbinowym, że po pierwsze zachowuje dłużej swoje właściwości z racji tego, że ma termin ważności rok od otworzenia buteleczki, jak również to, że nie ma takiego działania drażniącego jak kwas askorbinowy potencjalnie na skórę bardzo, bardzo wrażliwą, w związku z tym może być stosowany przez osoby ze skórą wrażliwą, a w dodatku jest rozpoznawany przez naszą skórę i traktowany tak samo jak kwas askorbinowy, w związku z tym nasza skóra świetnie potrafi korzystać z dobroczynnych właściwości tej formy kwasu askorbinowego, pochodnej kwasu askorbinowego. Podoba mi się również w tej pochodnej to, że ma działanie antybakteryjne, w związku z tym jest szczególnie polecana dla osób, które mają nie tylko skórę wrażliwą, ale również dla tych, które mają skłonność do zmian trącikowych, czy wręcz skórę trącikową, dlatego że wspomoże nas w walce ze zmianami trącikowymi. I muszę przyznać, że chyba jest to moja najbardziej ulubiona forma kosmetyku z witaminą C, jaką miałam możliwość wypróbowania. Podobnie jak te ampułki, z racji swojej bardzo przyjemnej takiej konsystencji, jest to takie mleczko, tudzież taka emulsja, która się wchłania całkowicie, ale nie do takiego suchego matu, tylko do takiego, powiedziałam, takiego satynowego wykończenia. No i ta rewolucyjna forma liposomów powoduje, że kosmetyk jest w stanie przejść do głębszych warstw skóry, zadziałać w tym samym lepiej niż gdyby nie był, ta substancja aktywna nie była opakowana właśnie w liposomy. Świetnie się sprawdza pod makijaż i jest to kosmetyk, który niezwykle przyjemnie się stosuje. Warto jedynie nadmienić, że nie jest to kosmetyk, którym poleca dla osobom, które mają skórę alergiczną, która źle toleruje jakiekolwiek substancje zapachowe w kosmetykach, ze względu na to, że zawiera dwa składniki zapachowe. Ja mam skórę wrażliwą i przez 2 miesiące nie miałam żadnych problemów tytułem tego, że ten kosmetyk zawiera takie olejki eteryczne, które nadają mu bardzo przyjemny taki owocowy zapach. Natomiast jest to coś, co warto wiedzieć, tyle właśnie, że tego typu substancje zapachowe mogą podrażniać skórę, która ma skłonność do podrażniania się pod wpływem substancji zapachowych, czy to naturalnych, czy syntetycznych, więc czuję się zobowiązana, żeby o tym powiedzieć. Natomiast u mnie sprawdził się naprawdę świetnie. Stosowałam też, jak wiecie, jeśli widzieliście mój ostatni film, w którym opowiadam o tym, jakich kosmetyków używam ostatnimi czasy rano i wieczorem odpowiednio. Dwie różne formy pochodnych witaminy C z The Ordinary, które również są dostępne w asortymencie drogerii Pigment. Jedna z nich to jest askorbyl glukozydu. Jest to taka forma kwasu askorbinowego, która została sformułowana z dodatkowo jeszcze cząsteczką glukozy, dzięki czemu jest stopniowo uwalnia się kwas askorbinowy do komórek skóry po posmarowaniu ze skóry tym kosmetykiem, co jest bardzo korzystne w pielęgnacji. Jest to forma, która nie zawiera ani silikonów kosmetyku, ani silikonów, ani nie zawiera żadnego olejku, w związku z tym świetnie się sprawdziło osób, które mają skłonność do zmian trądzikowych i po prostu jak ognia się boją olejków, albo mają skórę wrażliwą i boją się na przykład kwasowej formy witaminy C, czyli kwasu askorbinowego o niskim pH, dlatego że przeczuwają, że może to podrażnić ich skórę, to jest kosmetyk, który raczej nie powinien podrażnić. U mnie nie spowodował nawet najmniejszego jakiegoś mrowienia, ani zaczerwienienia, ani pieczenia. Ma bardzo matowe wykończenie. Tak jak mówiłam w innym filmie, ja akurat nie jestem, pomimo cer skłonnej do trądziku i takiej nadmiernie przedłużającej się, nie jestem wielką entuzjastką kosmetyków o takim matowym wykończeniu. Natomiast jeśli szukacie takiego kosmetyku i właśnie drażni was to, że wiele kosmetyków z witaminą C zostawia jakiś taki choćby lekki
taki film, czy powoduje świecenie się twarzy, to myślę, że ten kosmetyk może Wam się spodobać właśnie z racji tego matowego wykończenia, na które jednak da się nałożyć krem nawilżający i bez jakiegoś rolowania się kosmetyku. To jest forma witaminy C, która jest już skuteczna przy stężeniu 10%, natomiast tutaj w kosmetyku The Ordinary mamy 12% tej substancji aktywnej. Bardzo przyjemny kosmetyk. Moim zdaniem najlepiej sprawdzi się u osób właśnie, które lubią matowe wykończenie i mają skłonność do trądziku. Myślę, że też świetnie sprawdzi się latem. Teraz, kiedy jeśli tak jak ja używacie wysokich filtrów, to może być rozważany również jako nie tylko kosmetyk pielęgnujący, ale wręcz jako taka matująca baza pod makijaż, z racji tego, że nie dość, że matuje skórę, to matuje ją na długo. I jak używałam samej tej formy witaminy C i prosto na to nakładałam filtr przeciwsłoneczny, nie o charakterze matującym, z wysokim filtrem, to takie matowe wykończenie skóry trzymało się 6-8 godzin, po prostu cały bity dzień. W związku z tym, jeśli to jest coś, na czym Wam zależy, to polecam tą formę witaminy C. A jeszcze można dodatkowo mieszać ten kosmetyk, czyli askorbyl glukozydu, ze znacznie lepiej dotychczas zbadaną inną pochodną kwasu L-askorbinowego, a mianowicie z witaminą w postaci tetroizopalmitynianu. Askorbolu, bardzo trudna nazwa, czy jest to taka forma witaminy C, która nie musi być rozpuszczona w glikolu propylenowym, czy w wodzie, jest stabilniejsza niż czysty kwas askorbinowy, w związku z tym, bo taki kosmetyk ją zawierający ma często termin ważności, czy okres przydatności do stosowania po otwarciu większy niż 3 miesiące, co jest takim typowym okresem przydatności do używania w przypadku kwasu L-askorbinowego. W przypadku tego kosmetyku The Ordinary to jest 6 miesięcy, co oznacza, że mamy większą szansę zużyć całe opakowanie, szczególnie jak mamy parę kosmetyków z witaminą C. To jest formuła oparta o olej jojoba, który świetnie działa nawet na skóry skłonne do trądziku. Nie jest znany z tego, że może przyczyniać się do zmian trądzikowych czy do mikrozaskórników, które są u podłoża wszelkich innych zmian trądzikowych i takich w pełni rozwiniętych zaskórników. W związku z tym to spowodowało, że się przełamałam i spróbowałam tego kosmetyku, dlatego że jak zawsze mówię, jak ognia, boję się olejków, ze względu na to, że się boję po prostu, że mnie zapchają i że potem będę miała kłopot przez następne parę tygodni od spróbowania takiego kosmetyku z wyleczeniem takiego trądziku wywołanego przez jakiś składnik kosmetyku. To jest witamina tak zwana tetra w witaminie F zanurzona w olejku jojoba i jeszcze dodatkowo zawiera silikony pozyskane z kokosa, które nadają mu taką bardzo, bardzo przyjemną konsystencję i takie wykończenie na skórze. Jest to forma, która bardzo mi odpowiadała. Jedyny kłopot, jaki można mieć, to, że to jest taka konsystencja, która chciałam Wam to pokazać, ale się po prostu stała inaczej ubrudzę, jeśli to zrobię, więc musicie mi uwierzyć, że jest to niezwykle wodnista konsystencja, która spływa po prostu natychmiast z ręki, w związku z tym łatwiej aplikować parę kropel w zagłębienie dłoni, niż tak jak ja lubię robić na wierzch dłoni. Dlatego, że możemy po prostu nie zdążyć złapać kosmetyku, żeby go nałożyć na twarz. Natomiast pomimo tego, że może wydawać się taka lekko tłusta ta konsystencja, prosto po nałożeniu, to coś takiego magicznego się dzieje dosłownie tam w 20 kilka sekund, góra minutę po nałożeniu. Mianowicie większość tego się wchłania i pozostaje taka bardzo przyjemna warstewka wynikająca właśnie ze stosowania tych takich lotnych silikonów w tym kosmetyku, która stanowi fantastyczną bazę pod makijaż i wszelkie podkłady, kosmetyki jakiekolwiek kolorowe, czy takie wyrównujące kolory skóry, czy kremy super się nakładają na tą warstewkę i trzymają się pięknie, pięknie wyglądają, nie wchodzą w pory i trzymają się cały dzień. To jest coś, co warto wiedzieć na temat tego kosmetyku. Jest to kosmetyk, który z największym prawdopodobieństwem
podobieństwem sprawdzi się u osób, które mają nawet i bardzo wrażliwą cerę, ze względu na to, że jest to forma, która nie ma działania drażniącego, nie wymaga niskiego pH, nie wymaga jakichś jeszcze takich zastosowania promotorów przenikania, które mogą działać drażniąco na skórę wrażliwą. W związku z tym, jeśli macie skórę wrażliwą, a chcielibyście stosować jakąś formę witaminy C, ale się boicie, to serdecznie polecam witaminę C w postaci tetra. A jeszcze w tym kosmetyku mamy zawrotne jej stężenie, dlatego że mamy 20%, a tymczasem jest to forma, która już ma udowodnione działanie na skórę przy stężeniu 3-4%, czyli jest to naprawdę wysokie stężenie i w związku z tym możemy liczyć na to, że w toku regularnego stosowania, w ciągu pół roku, roku zobaczymy dużą zmianę w wyglądzie i funkcjonowaniu naszej skóry, dlatego że wiele wskazuje, nie mamy jeszcze tak wielu badań na temat długoterminowych skutków oddziaływania tej formy witaminy na skórę, ale wszystko wskazuje na to, że ma niezwykle podobny profil działania do czystego kwasu laskorbinowego. Też stymuluje skórę do produkcji kolagenu, uszczelnia naczynia krwionośne, rozjaśnia, rozświetla i pomaga zniwelować przebarwienia. W końcu miałam też możliwość przetestowania tego olejku z linii. Jest to olejek, który zawiera niezidentyfikowane czy nieopisane stężenie witaminy C w postaci tetroizopalmitanianu askorbylu, czyli ta sama substancja aktywna, co w tym kosmetyku The Ordinary. Z racji tego, że jest to nieoznaczone stężenie, to podejrzewam, że jest prawdopodobnie co najmniej 3-4%, bo to jest najniższe stężenie, o którym nam wiadomo, że ma aktywne działanie w skórze. Natomiast mogę się jedynie domyślać. Zawiera również olej ze śliwki oraz z dzikiej róży i to są oleje szczególnie wskazane dla osób, które mają cerę wrażliwą, naczynkową, szczególnie jeśli mają również podtyp cery suchy, dlatego że fantastycznie nawilżają i ma bardzo, bardzo przyjemny zapach. Jest to taki delikatny olejek. Z racji tego właśnie, że to stężenie nie jest ogromne, bo inaczej byłoby wskazane na prawdopodobnie w opisie samego kosmetyku, to będzie to świetny olejek dla tych osób, które stosują dużo różnych substancji aktywnych, czyli na przykład kwasy złuszczające, retinol, i lepiej, żeby nie dodawało do tego jeszcze właśnie witaminę C w jakimś niezwykle wysokim stężeniu, albo dopiero zaczynają swoją przygodę z witaminą C, dlatego że myślę, że może być stosowany bez umiaru, bez żadnego jakiegoś takiego myślenia o tym, jak włączyć do całego planu pielęgnacyjnego, żeby nie nadwyrężyć skóry. Piękny zapach i ja go bardzo lubię stosować jako taki ostatni element wieczornej pielęgnacji. Jeśli moja skóra jest lekko odwodniona, to nakładam najpierw tonik z kwasem polihydroksylowym, potem nakładam na to krem nawilżający, a na końcu bogaty w humektanty i emolienty, a na końcu całość uszczelniam właśnie za pomocą tego olejku z witaminą C i w ten sposób mam pewność właśnie, że ta lekkie takie okluzyjne działanie tego kosmetyku zapobiegnie przez nas skórkowej utracie wilgoci, uszczelnia całość i powoduje, że rano budzę się z niezwykle taką nawilżoną, gładką, zdrową skórą. W związku z tym jest to chyba też stosunkowo tani kosmetyk, zważywszy na tą formę witaminy C, jaką zawiera. W związku z tym jest to też taki ekonomiczny wybór. Nie jest to kosmetyk, gdzie liczyłam na jakieś spektakularne efekty, z racji tego, że nie wiemy wiele o tym, jakie jest stężenie substancji aktywnej w nim. Natomiast jest to świetny kosmetyk do takiej bardzo podstawowej, naturalnej pielęgnacji skóry. Po ponad 2 miesiącach codziennego stosowania naprzemiennie tych najróżniejszych kosmetyków z witaminą C, ja widzę bardzo korzystne efekty zarówno w wyglądzie, jak i w funkcjonowaniu swojej skóry. Jako posiadaczka skóry naczynkowej to widzę po prostu takie zwyczajnie wzmocnienie swojego naskórka i tym samym skóra jest bardziej odporna i jak teraz się przejdę na spacer i jest na przykład zimny taki wiatr albo jest po prostu intensywny wiatr i takie niezbyt sprzyjające warunki pogodowe, to wraca mi moja skóra, nawet nie jest lekko zaczerwieniona. Więc zdecydowanie widzę to wzmocnienie, rumień jest mało widoczny i pojawia się tylko tak naprawdę tak napadowo pod wpływem działania jakichś silniejszych czynników takich wewnętrznych czy atmosferycznych. I widzę też zdecydowanie po tym, jak zmyję wieczorem makijaż, czy rano prosto po nałożeniu tych preparatów, takie
bardzo, bardzo ładne takie rozświetlenie skóry. Skóra jest taka napięta, ma bardzo ładny blask. Która z tych pochodnych, czy formach czystego kwasu laskorbinowego w największym stopniu się do tego przyczyniła, to Wam nie powiem z racji tego, że stosuję te kosmetyki naprzemiennie. Natomiast teraz właśnie w okresie intensywnego stosowania witaminy C w najróżniejszych formach, to stałam się znacznie większą entuzjastką witaminy C niż byłam dotychczas. Wszystkie te formy witaminy C mogą być stosowane zarówno na dzień, będą szczególnie dobrze działać w kombinacji z kremem z filtrem, z bardzo wysoką ochroną SPF, najlepiej SPF 50, dlatego że jest wiele badań, które wskazują na to, że witamina C wzmacnia ochronę przeciwsłoneczną, jaką dają filtry, ma działanie takie przeciwutleniające, czyli chroni naszą skórę przed wolnymi rodnikami, zabezpieczają również przed smogiem i przed niekorzystnym działaniem wszelkich czynników atmosferycznych, innych takich jak mróz i wiatr. I sama w sobie stanowi taką tarczę ochronną, zwłaszcza jeśli jest sformułowany kosmetyk jeszcze z witaminą E oraz z innymi przeciwutleniaczami. Natomiast są to też kosmetyki, które z powodzeniem można stosować w nocy do regeneracji skóry, do nawilżania skóry, do rozjaśniania przebarwień, do rozświetlania skóry zdecydowanie będą miały również bardzo, bardzo korzystne działanie na skórę, jeśli będziemy je stosować rano, wieczorem. I tak, to już wszystko, co ja mam Wam do przekazania na temat tych kosmetyków. To są te rzeczy, które mi przyszły do głowy, które wydawało mi się warte tego, żeby o nich opowiedzieć tutaj w tym filmie, bazując na ponad 2,5-miesięcznych moich doświadczeniach z tymi kosmetykami. Natomiast jak macie jakiekolwiek inne pytania na temat tych kosmetyków, to śmiało zadajcie je na dole, odpowiem na każdy Wasz komentarz. Jeśli natomiast stosowaliście któryś z tych kosmetyków, to będę bardzo wdzięczna za napisanie w komentarzu tego, czy Wam się sprawdziły, czy macie podobne uczucia dotyczące ich konsystencji i wykończenia, czy może coś jeszcze macie do dodania, czego ja nie zaobserwowałam, albo co mi nie przyszło do głowy. Myślę, że to się może innym widzom przydać i może im ułatwić dokonanie wyboru, bo no, żyjemy w takich czasach, gdzie z jednej strony mamy po prostu urodzaj kosmetyków z witaminą C, to jest fantastyczne, natomiast to też może powodować taki paraliż decyzyjny, bo tych opcji jest tak dużo, że można dostać po prostu kręćka nie będąc specjalistą czy jakimś ogromnym entuzjastą i nie móc wybrać żadnego, dlatego że nie będziemy w stanie dokonać wyboru, dlatego że no, paradoksalnie właśnie dlatego, że jest tyle do wyboru. W związku z tym mam nadzieję, że ten film jakoś rozjaśnił Wam troszeczkę sprawę tego, jak wygląda właśnie, jakie formy witaminy C są szczególnie wskazane dla jakiego typu cery, bądź w zależności od tego, jakie wykończenie na skórze lubicie i kiedy chcielibyście stosować kosmetyki, czy rano, czy wieczorem. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że film okazał się przydatny. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję swoim patronom za możliwość pojawiania się tutaj regularnie i kręcenia dla Was filmików o takim charakterze pielęgnacyjnym. I bardzo dziękuję Drugarii Pigment, dzięki której miałam możliwość wypróbowania tych wszystkich kosmetyków i opowiedzenia Wam o nich. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że wszyscy macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia.